Jak na tak potężną markę, Gwiezdne Wojny ostatnich lat mimo wszystko do szczególnie udanych zaliczyć nie mogą. Growo wprawdzie doczekaliśmy się niezłego sequela w postaci Jedi Survivor, kilka pomniejszych, starszych tytułów nadal trzyma się nieźle, ale to tyle. Nad sekcją serialowo-filmową w ostatnich miesiącach lepiej spuścić zasłonę milczenia, poza kilkoma animacjami jest ubogo. Nie dlatego, że nic się nie dzieje, dzieje, ale poziom jest daleki od tego, na co te uniwersum stać. A obecnie emitowany na Disney Plus Acolyta nie zwiastuje niestety niczego dobrego. I może dlatego, że moje oczekiwania obecnie są na tak niskim poziomie, debiut Star Wars Hunters, takiego skondensowanego Overwatcha, tyle że w świecie Gwiezdnych Wojen, okazał się dla mnie szalenie miłą niespodzianką. Istnieje duża szansa, że spora część z Was o grze nawet nie słyszała, bo akurat w Polsce, mimo czerwcowej premiery, budżet marketingowy wynosi najwyraźniej grosze, i o Hunters jest zwyczajnie bardzo cicho. A szkoda, bo choć nie jest to produkcja, która zmieni gatunek i historię, to gra się w nią naprawdę przyjemnie i niemal na każdym kroku czekają na nas miłe zaskoczenia. Zacznijmy oczywiście od tego, czym Star Wars Hunters w ogóle jest. Gra, która globalnie debiutowała na początku czerwca 2024 roku, choć testowy soft launch miał miejsce jeszcze w roku 2022, dostępna jest łącznie na trzech platformach. Konsoli Nintendo Switch, iOS oraz Androidzie. W przypadku tych dwóch ostatnich, gra w momencie publikacji tego materiału może pochwalić się kolejno ocenami użytkowników na poziomie 4,8/5 oraz 4,6/5, czyli nie ukrywajmy, całkiem nieźle. Tytuł dostępny jest w modelu free-to-play i jest w gruncie rzeczy na shooterem, w którym w ramach kilku różnych trybów toczymy walki w czteroosobowych drużynach. Formuła wydaje się stosunkowo banalna i wprost bazująca na rozwiązaniach uznawanych w tym gatunku za normę. Zresztą nie bez powodu Video Game Donkey w swoim niedawnym materiale na temat gry nazwał Star Wars Hunters po prostu Overwatchem 3. Zespoły są wprawdzie mniejsze, mapy co za tym idzie także, ale obserwujemy tu za to klasyczny podział na trzy archetypy postaci. Tanków, postacie zadające obrażenia oraz wsparcie. A każdy tryb to wypisz, wymaluj to, co widywaliśmy już setki razy. Widywaliśmy? To prawda, ale setting Gwiezdnych Wojen dodaje temu unikalnego sznytu, który na osoby, które jak ja wychowały się na filmowej sadze, działa jak lep na muchy. Sama rozgrywka jest w gruncie rzeczy mocno, to chyba dobre słowo, minimalistyczna. Jesteśmy tylko my, nasi przeciwnicy oraz konkretny cel danej rozgrywki. Żadnych dodatkowych minionów, wewnętrznej ekonomii i innych udziwniaczy. Premiowane są tak naprawdę dwie rzeczy. Celne oko, to oczywiste, oraz współpraca zespołowa, co również nikogo dziwić nie powinno. Z uwagi na to, że mapy do szczególnie dużych nie należą, a co jednocześnie mocno przypadło mi do gustu, przestojów w akcji praktycznie tu nie uświadczymy. Nawet jeżeli umrzemy, szybko wracamy do akcji, a dystans, jaki musimy przebyć, aby wrócić do centrum walki, nigdy nie zajmuje więcej niż kilka sekund. Jest więc dynamicznie, jest angażująco, a do tego wszystkiego przy dobrym zespole naprawdę mocno satysfakcjonująco. Na tym etapie możemy w Star Wars Hunters wybierać z łącznie 13 postaci. 12 z nich odblokować możemy na drodze darmowej progresji, a ta 13, niejaki Aran Tal, mandaloriański, mobilny wojownik walczący na bliskim dystansie, jest częścią sezonowego Battle Passa. Po zakończeniu trwającego 2 miesiące sezonu zostanie udostępniony za darmo i model ten ma obowiązywać także i w przypadku kolejnych postaci. Bohaterami z Battle Passa możemy wprawdzie grać w wybranych trybach losowych, rotujących co kilka dni, więc to nie tak, że są całkowicie zablokowani, jednak bez przepustki nie da się ich wybrać na przykład w grach rankingowych. Osobiście dosyć szybko akurat w Battle Passa się wyposażyłem. To wydatek rzędu 50 zł na sezon lub po prostu 25 zł na miesiąc, bo Aran Talem zwyczajnie miło mi się grało, choć to postać, która do najsilniejszej w grze z pewnością nie należy. W jakiś sposób chciałem jednak okazać twórcom wsparcie, a te 50 zł już za kilkadziesiąt godzin spędzonych z grą nie wydawało się przesadnie wygórowanym wydatkiem. No a co z pozostałymi postaciami? Star Wars Hunters już na wstępie miało u mnie za to ogromnego plusa. Stawia bowiem na całkowicie unikalne, w większości nowe dla uniwersum postacie, które są przede wszystkim szalenie oryginalne. G3DI to robot treningowy, który myśli, że włada mocą. U2NI to dwóch dżewasów biegających ze sobą na barana. Slingshot to Ugnaut siedzący za sterami zmodyfikowanego droideka, a Diago to przedstawiciel niewidomej, korzystającej z mocy rasy Miraluka, który upodobał sobie snajperstwo. I praktycznie każda jedna postać została zaprojektowana według podobnego, mocno unikatowego klucza. Mają nie tylko ciekawy background oraz charakterystykę, ale i świetnie korespondujące z nimi umiejętności, sprawiająca, że rozgrywka w każdym jednym przypadku wygląda całkowicie inaczej. To zresztą jeden z powodów, dla którego w Star Wars Hunters już teraz spędziłem tyle czasu. Postacie są na tyle ciekawe i na tyle unikatowe, że przy stałym rotowaniu tym, kim gram, zwyczajnie się nie nudzę. Oczywiście prędzej czy później rutyna z pewnością się tutaj wkradnie. Pod kątem trybów oraz map wciąż nie jest tu bowiem idealnie. To znaczy inaczej. To, co udostępniono już teraz, jest jak najbardziej ok, ale jest tego po prostu stosunkowo niewiele.
grze znajdziemy na tę chwilę łącznie 4 główne tryby. Zwykły Team Deathmatch, nazywany tutaj Squad Brawl, 2 warianty Power Control, statyczny oraz dynamiczny, w którym punkt do przejęcia stale zmienia lokalizację, oraz Trophy Chase, będące w gruncie rzeczy wariacją Capture the Flag, tyle że tu zadaniem nie jest eskorta do wskazanego punktu, a utrzymanie specjalnego trofeum jak najdłużej. Co kilka dni twórcy dodają także rotujący tryb zmienny ze specjalnymi zasadami. Map w globalnej wersji jest póki co z kolei 6, choć wiemy już, że za chwilę do rosteru dołączy także i mapa numer 7. Każda wydaje się nieco inna, promuje nieco inny styl rozgrywki, ale przede wszystkim po prostu w ładny i ciekawy sposób je zaprojektowano. Dobra znajomość układu, zwłaszcza punktów leczących oraz ładujących umiejętności specjalne, szybko zaczyna promieniować i nie oszukujmy się, im wyższy poziom naszych rywali, tym więcej taktyki nie tylko podczas walki, ale i poruszania się po mapie jest potrzebne. Tu zresztą wspomnieć muszę o jak na razie chyba największej bolączce Star Wars Hunters. Wprawdzie dotarłem już do maksymalnego 50 poziomu konta oraz w grach rankingowych przebiłem się do najwyższej ligi, czyli Ligi Kyber, to jednak nadal w niektórych meczach zdarzają się absurdalne matchmakingowe dysproporcje. Twórcy ewidentnie priorytetyzują tutaj szybkość znajdowania meczy. Zwykle trwa to od kilku do kilkunastu sekund, a nie balans zespołów, jakie ze sobą walczą. O ile w przypadku trybu rankingowego wygląda to ciutkę lepiej, choć i tak się zdarza, tak w pozostałych opcjach to niestety chleb powszedni. Nie raz i nie dwa stawałem na czele zespołu totalnych świeżaków, mierząc się ze skoordynowaną drużyną na najwyższych poziomach. Lub było na odwrót i z niesprawiedliwym matchmakingiem musieli mierzyć się moi rywale. Ba, gra niekiedy, gdy nie może wystarczająco szybko znaleźć pełnej drużyny, uzupełnia skład botami, które może i starają się wypełniać cele podczas meczu, ale jednak reprezentują dosyć niski poziom, a czasami po prostu stoją w miejscu. W trybach casualowych byłoby to do przełknięcia, ale gdy nagle połowa twojego zespołu w trybie rankingowym to boty, bywa to mocno frustrujące. Niemniej takie sytuacje, choć się zdarzają, są w mniejszości, a jeżeli uda nam się zbudować własny zespół do wspólnego grania, przestaje to jakkolwiek przeszkadzać. Star Wars Hunters w funkcjach społecznych jest jednak dosyć wybrakowane. Komunikację z zespołem odbywać może się tylko poprzez system dosyć ograniczonych emotek i choć wiem, że gdyby otworzono komunikację bardziej, to na czatach wylałoby się toksyczne szambo, to jednak sytuacja, w której jedyną opcją jest tak naprawdę odpalanie Discorda, aby móc przekazać kompanom najprostsze komunikaty, no nie jest to mimo wszystko scenariusz idealny. Niekiedy kulawy matchmaking i ograniczona komunikacja to jednak jedyne obszary, w których mogę grze coś konkretnego zarzucić. Sama rozgrywka jest miodna, wystarczająco prosta, aby od razu załapać o co chodzi, ale i wystarczająco wymagająca, aby realne umiejętności były w stanie przychylić szalę zwycięstwa. Jednocześnie nie ukrywam, że postaciami dystansowymi lepiej grało mi się mobilnie na iPhone'ie, zaś tymi walczącymi wręcz na konsoli. Wprawdzie w tym pierwszym przypadku do smartfona czy tabletu także możemy podłączyć pada i śmigać w grze w ten sposób, to osobiście uważam, że dotykowy interfejs ułożony jest na tyle sensownie, że nie widziałem ku temu większych powodów. Zresztą granie mobilne i tak ma pewną przewagę nad wersją na Switcha. Otóż konsola Nintendo w przeciwieństwie do smartfonów nie obsługuje póki co 60 klatek na sekundę. Na arenie w wersji konsolowej walczymy jedynie w 30 klatkach i bądź co bądź jest w przypadku strzelanek różnica zauważalna. Sama oprawa audiowizualna na szczęście prezentuje się bardzo dobrze. Styl graficzny to oczywiście kierunek typowo overwatchowy, a nie prawie realizm znany z Battlefronta, ale w tym konkretnym przypadku sprawdza się to bardzo dobrze. Towarzyszące grze dźwięki oraz muzyka, w sumie typowa dla gier w świecie Gwiezdnych Wojen, także wypadają bardzo korzystnie i choć akurat mobilnie zwykle gram z wyłączonym audio, tak dla tej produkcji musiałem zrobić wyjątek. Jak na grę, która dostępna jest za darmo i to w wersji, w której trudno mówić o pay to win, bo sprzedawane są tu głównie skórki i przedmioty kosmetyczne, trudno, abym oczekiwał czegokolwiek więcej. Jasne, jest tutaj Battle Pass odblokowujący szybciej dodatkową postać, ale na czymś gra w końcu musi zarabiać. Setting mocno mi leży, design bohaterów areny także, rozgrywka wciąga i nawet jeżeli tu i ówdzie balans może wydawać się lekko zachwiany, to w grach sieciowych opartych na zróżnicowanych herosach zawsze ktoś jest mocniejszy, a ktoś słabszy. Instalując Star Wars Hunters miałem niemal zerowe oczekiwania, ale okazało się, że twórcy dowieźli temat w stylu godnym produkcji o dużo większym budżecie. Oczywiście w żaden sposób gra nie powalczy z innymi dużymi przedstawicielami gatunku, a przynajmniej nie do czasu, w którym pojawiłaby się na PC bądź Xboxie i PlayStation, ale jako przerywnik i odskocznia od innych gier sprawdza się w moim przypadku doskonale. Jeżeli zaliczacie się więc do grona fanów Gwiezdnych Wojen i macie Nintendo Switch bądź sensowny telefon do grania, naprawdę nic nie tracicie, dając grze szansę, a kto wie, być może wciągnie was ona równie mocno, co mnie. Tutaj kropka. Materiałów tego typu na kanale wprawdzie zbyt wiele nie planowałem, ale jeżeli uznacie, że chcielibyście częściej słuchać o niekoniecznie dużych, ale jednak ciekawych grach bez względu na to, na jakiej platformie się pojawiają, dajcie koniecznie znać o tym w komentarzu. Gorąco zachęcam także do zostawienia suba oraz łapki w górę i tym samym powoli się żegnam i zaczynam szykować do kolejnego, tym bardziej zapewne już nieco bardziej ciekawostkowego materiału.
Dzięki, że byliście ze mną do końca i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć!